Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając, mówił do zgromadzonych: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. A Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaprawdę powiadam wam, ta wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich. Dostojni kapłani z księdzem proboszczem Mirosławem na czele, ukochani w Chrystusie Panu siostry i bracia zgromadzeni w tej pięknej świątyni, tutaj w Lublinie, i wy wszyscy, którzy się łączycie z nami przez media, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Moi drodzy, tą mszą świętą kończymy sympozjum o świętym Andrzeju Boboli, naszym patronie. Wiele głębokich myśli zostało wypowiedzianych przez dostojnych prelegentów. Gdy ukaże się publikacja, jak słyszeliśmy na początku mszy świętej, wszyscy będziemy mogli pochylić się nad świętym Andrzejem. A trzeba go dobrze poznać, bo takie zadanie wyznaczył chrześcijanom w całym świecie, a szczególnie synom i córkom polskiej ziemi, papież Pius XII w encyklice jemu poświęconej. Chciałbym zaznaczyć, że mamy tysiące świętych i błogosławionych, a tylko temu świętemu, Andrzejowi Boboli z Polski, papież, nie Polak, ale Włoch, poświęcił encyklikę i napisał, że tej postaci Kościół nigdy nie może zapomnieć, bo zapisała się złotymi zgłoskami w historii Kościoła. Encyklikę napisał papież w 1957 roku, a więc 64 lat temu. A trzeba powiedzieć, że rodacy świętego Andrzeja tak mało znają tą postać, pomimo iż jest patronem naszej ojczyzny. Nie wykorzystano ku temu, aby zwrócić uwagę rodaków świętego Andrzeja na niego, ani podczas cudu nad Wisłą, ani podczas kanonizacji, ani podczas prowadzenia jego relikwii do Warszawy, ani tego nawet, gdy Jan Paweł II ustanawiał go w 2002 roku patronem naszej ojczyzny. A przecież jest to postać wyjątkowa w katalogu świętych,
choćby ze względu na to, jak tam się znalazł. Jego droga do katalogu była inna, jak tych świętych, których znamy i błogosławionych. To Bóg nie pozwolił o świętym Andrzeju zapomnieć. To Bóg chciał, by chrześcijanie zobaczyli, że jest taka świętość, której świat nie poznaje, tylko sam Bóg. To Bóg pragnął, aby chrześcijanie zobaczyli, że Bóg umie docenić zmagania człowieka o świętość. I mimo, że ludzie nie doceniają, a może nawet i poniewierają, Bóg ma inne sądy. Moi drodzy, gdyby nie pośmiertne objawienia, bo boli, gdyby ich nie było, nas by też tutaj dzisiaj nie było. Nie byłoby też tej pięknej świątyni w Lublinie i wielu innych miejscowościach w Polsce. Nikt by dzisiaj o Boboli nie słyszał, nie mówił, tym bardziej nikt by się do niego nie modlił, bo po niespotykanym męczeństwie Pius IX powiedział, że jest to największy męczennik w Kościele. Znacie na pewno historię niejednego męczennika. Niektóre są naprawdę wzruszające i wyciskające łzy. A papież mówi, bo Bobola z tych wszystkich męczenników jest największy. I wyobraźcie sobie, że po jego męczeństwie wszyscy o nim zapomnieli. Nawet nie postarano się opisać jego męczeństwa, mimo że domagał tego się generał zakonu. Kiedy odpisywano mu na jego prośbę i list, podano tylko więcej dat, gdzie Andrzej Bobola pracował. Ale jak zginął, w jakich okolicznościach, tego nie spisano. Pytanie dlaczego? Bo na pewno były to niebezpieczne czasy. Zginęło wówczas 49 jezuitów. I być może z Pińska, gdzie był główny ośrodek jezuitów, bali się podjechać do 40 kilometrów oddalonego Janowa Poleskiego. Być może dlatego, że zakon jezuitów w Boboli nie widział kandydata na ołtarze, bo to jest inne oblicze świętości. Wprawdzie był gorliwy, pobożny, prawy, ale też nie mieścił się w ramach myślenia o zakonniku, bo stwarzał problemy z prawosławnymi. Spędzał wiele czasu poza klasztorem. Nie bardzo chciał słuchać przełożonych. I tu rodzi się pytanie, czy nie chciał słuchać? A może bardziej chciał słuchać Boga jak ludzi? Ale wtedy tak nie myślano. To wszystko wpłynęło na to, że z czasem w historii zakonu jezuitów już nikt o nim nie pamiętał. I dlatego mówię, gdyby nie pośmiertne objawienia, nikt by dzisiaj o Boboli nie wiedział, nikt by się dzisiaj nim nie zajmował, nie byłoby tego sympozjum. I objawił się 3 razy. Chodzi mi o te najważniejsze objawienia. Pierwsze miało miejsce w Pińsku, gdzie znajdowała się jego trumna. W 1702 roku. 117 lat później objawił się w Wilnie. To był rok 1819. I po 168 latach
objawił się w Strachocinie, gdzie jestem proboszczem, w 1987 roku. I rodzi się pytanie. Dlaczego Pan Bóg po śmierci kazał się Boboli objawiać, pozwalał mu się objawiać, pozwalał przypominać o sobie? Czy po to, żeby był jeszcze jeden więcej święty w katalogu? Czy o coś więcej chodzi w tych objawieniach? To jest zasadnicze pytanie. I bardzo mnie dziwi, że jakoś nikt nie postawił sobie wcześniej tego pytania. Dlaczego się Pan Bóg mu pozwolił objawiać po śmierci? Refleksja nad okolicznościami objawień wskazuje, że Bobola pojawiał się wtedy, gdy Polska była w potrzebie. To tak uratował Pińsk przed Szwedami. A kiedy nie było nas na mapach świata, to przyszedł i powiedział: nie, nie bójcie się, Polacy. Jak się skończy wielka wojna, znowu będziecie na mapach świata. A więc wlał nadzieję w niepodległość. A w Strachocinie mówi, co mamy dzisiaj czynić, aby uratować katolicką tożsamość narodu, aby doprowadzić do pojednania w tym podzielonym narodzie, aby poprowadzić ojczyznę do rozkwitu, do pomyślności. To w tej małej miejscowości na Podkarpaciu, w diecezji przemyskiej, nieopodal Sanoka, wypowiedział słowa: zacznijcie mnie czcić. To jest klucz do przezwyciężenia wszelkiego zła w Polsce, obrona wiary i moralności w ojczyźnie. To słowo trzeba przyjąć, uwierzyć i za jego przyczyną szukać pomocy u Boga. Dlaczego tak mówię? Bowiem Polska nie raz znajdowała się w niebezpieczeństwie. W 1920 roku sytuacja jest podobna jak dzisiaj. Polacy zwracali się o pomoc do Niemiec, do Francji, do Anglii, bo bolszewicy się zbliżali ze wschodu. Wszyscy wiedzieli, co robią, co robi ta armia. I wszyscy się zaczęli bać. A oni z każdym dniem byli coraz bliżej. Wpierw biskupi, którzy byli zgromadzeni na Jasnej Górze pod koniec lipca, w obliczu niebezpieczeństwa przypomnieli sobie, że choć nam nikt na ziemi nie chce pomóc, to jest jednak taki błogosławiony, który już nieraz Polsce pomagał i wybawiał ją z kłopotu. I podjęli decyzję o czym, co mnie dziwi, jakoś się nie mówi. Nikt na to nie zwraca uwagę. A to biskupi pod koniec lipca 1920 roku napisali list do papieża Benedykta XV. Prosimy Cię, Ojcze Święty, żebyś kanonizował Andrzeja Bobolę, bo jeśli to uczynisz, to wierzymy, że on Cię nam odwdzięczy i uratuje nas przed bolszewikami. A kiedy z tej konferencji do Warszawy przyjechał kardynał Aleksander Kakowski, ordynariusz warszawski, wydał dekret, aby we wszystkich kościołach od 6 sierpnia do 15 sierpnia 1920 roku odprawiono nowennę do błogosławionych Andrzeja Boboli i Władysława Zgylniowa. Warszawa nie miała wtedy relikwii, bo znajdowały się w Polsce tylko w Krakowie. Dlatego wysłano delegację, żeby trumienkę z relikwią Andrzeja Boboli przywieziono do Warszawy. Z tą trumienką chodzili ludzie ulicami Warszawy, modlili się, nikt się wtedy nie wstydził.
Choć różnie było w Warszawie wtedy. Wszyscy się zjednoczyli na modlitwie, bo wiedzieli, że tylko tu jest ratunek. I w ostatni dzień nowenny stał się cud nad Wisłą. To, że Matka Boża się objawiła, nie mam najmniejszej wątpliwości. Wystarczy przeczytać książkę Strużyńskiej i księdza profesora Bartnika o tym wydarzeniu, którzy dotarli do źródeł, jak żołnierze bolszewicy mówili, że widzieliśmy piękną Panią i nie sposób było do niej strzelać. Ale co się dzieje po tym cudzie? Biskupy piszą ponownie list, jadą do Częstochowy 26 sierpnia i błagają w podzięce za uratowanie Warszawy. Jeszcze raz Cię błagamy, Ojcze Święty, kanonizuj Andrzeja, bo na to zasługuje. Jest nam potrzebny taki święty. I stało się to. Wiecie, kto go kanonizował? Ten, który w czasie cudu nad Wisłą był nuncjuszem apostolskim w Polsce. Racji. To on widział tą pobożność, tą miłość do Andrzeja, Polaków, warszawiaków. I kiedy wrócił do Rzymu, kiedy został papieżem, on podjął decyzję, że trzeba go kanonizować i trumnę oddać Polakom. Kochani, dziś też Polska potrzebuje cudu. Jakiego? Ja mówię jasno i prosto. Nie wyznaczajmy Bogu, jak ma nas ratować dzisiaj. Bo sytuacje zaszły tak daleko, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie wymyślić, jak nas uratować z tych podziałów, z tego zagniewania, z tych różnych niebezpieczeństw, nie chcę wymieniać. Ja mówię tylko jedno. Módlmy się za Ojczyznę, za przyczyną świętego Andrzeja Boboli. A Bóg jest na tyle mądry i mocny, że potrafi nam pomóc, jak kiedyś warszawiakom. Warszawiacy nie modlili się o to, żeby Maria się objawiła. Modlili się tylko do Boga za przyczyną Andrzeja. A Bóg znalazł wyjście. Tak samo i dzisiaj Bóg pewne rzeczy widzi inaczej i zna historię w przyszłości. Potrzebna jest nasza modlitwa. Kochani bracia i siostry, czyż dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, nie potwierdza tego, co mówię o tej biednej wdowie? Która pozostała sama sobie, biedna, ale idzie do świątyni, by ofiarować to, co ma, ostatni grosz. W oczach ludzi jej ofiara niewiele wnosi do skarbca. Ale dla Jezusa, który to widzi, ważniejsza jest to, jak ona tą ofiarę wkłada do tego skarbca. Bóg patrzy na serce. Ona daje mu to, co ma. Wszystko, co ma na swe utrzymanie. Jezus jej zachowanie uznaje, że to jest dobre. Że ono nie jest ani nieroztropne, ani nierozważne, ani szkodliwe. Przeciwnie, mówi, że ta ofiara jest miła Bogu. I dodaje, że złożyła najwięcej ze wszystkich. Bo jej ofiara ma swe źródło w zaufaniu Bogu. Ja daję Ci to, co mam. Wszystko. Ale mam nadzieję, że Ty nie pozostawisz mnie samą. I tak widzę postawę naszego narodu. Jesteśmy grzeszni. Jesteśmy podzieleni. Jest wiele z nas zła. I taka jest prawda. Ale my tacy, jacy jesteśmy, ubodzy i nędzni, gdybyśmy zaczęli się modlić, wierzę i ufam, że byłoby wszystko inaczej. Ja to mocno wierzę. I chcę wam powiedzieć, że zaufajmy Bobowi.
a uratuje nas, przyjdzie nam z pomocą. Zabierzmy się do modlitwy, a Bóg się na pewno nam odwdzięczy. I to jest jakby wpisane w naukę płynącą, w to sympozjum, które się tutaj odbyło ku czci świętego Andrzeja Boboli. Bóg uratuje nas nie bogatymi środkami, ale uratuje nas nasza modlitwa. Tą ofiarę trzeba wrzucić do Bożej skarbony. Bóg takiej od nas ofiary oczekuje. I pandemia by przeszła, i Polska byłaby w innym miejscu. Przecież Bobola nam powiedział, zacznijcie mnie czcić. I w to trzeba uwierzyć. Niech Bobola, moi drodzy, wyprasza nam wszystkim łaski, ale szczególnie niech wyprasza łaski tym, którzy przez to sympozjum zwrócili uwagę na niego. Słowa naprawdę wielkiego podziękowania kieruję ku waszemu proboszczowi, Mirkowi. To wielka odwaga. W dzisiejszych czasach zorganizować takie przewspaniałe sympozjum. Nie żeby kadzić, broń Boże, nigdy to tak nie należy. Ale prawdę trzeba uznać. Jakże chcę podziękować wszystkim prelegentom. Naprawdę Lublin. Jakże bogaty jest mądrością ludzi. Ich wiedzą, ale także ich przywiązaniem do Boga, do Kościoła i do świętego Andrzeja. Jakże wielkie słowa uznaję, kieruję ku wczorajszym artystom, ale także i wam wszystkim, którzyście uczestniczyli w tym sympozjum i tak licznie byliście wczoraj w kościele, jesteście dzisiaj i pewnością wielu z was łączy się z nami przez media. Właśnie o to mi chodziło w tym Słowie Bożym. Żeby wam powiedzieć, że jest ktoś, kto może dzisiaj Polskę uratować. Ja dzisiaj wołam już o to, nie mówię. Bo wiem, że tak by było. Ale jak? Że nie bardzo chcemy w to uwierzyć. Za kilka dni, może za kilkanaście, będziemy obchodzić 430. rocznicę urodzin świętego Andrzeja. Od 22 listopada tego roku rozpocznie się wielka narodowa nowenna przygotowująca nas do obchodów tej rocznicy. 30 listopada będzie narodowa pielgrzymka wojowników Maryi i wszystkim, którym leży na sercu dobro Polski, przyjadą do Strachociny, do tego miejsca, gdzie się Andrzej Bobola przyszedł na świat i gdzie powiedział, co dzisiaj Polacy powinni czynić, żeby się uratować. To sympozjum, które żeśmy tu przeżyli, jest preludium do tego świętowania i wdzięczności Bogu za Bobolę. Dlatego takie moje słowa wielkiego uznania, wielkiej wdzięczności. Nas, małą parafijkę, nie stać, żebyśmy takie dzieła robili. Ale tu jest potencjał umysłowy, zaangażowania ludzi. I myślę, moi drodzy, że święty Andrzej waszej parafii, waszemu miastu i naszej ojczyźnie się za to odwdzięczy. Cośmy zrobili. To była nasza wielka modlitwa i ufam, że to nastąpi niebawem.